Witam serdecznie na moim kanale YouTube. Dzisiaj jestem znowu z Januszem i kolejny dla Was odcinek serii Riders. Jak widzicie, Janusz jest właścicielem kolejnego pięknego motocykla, o którym zaraz tutaj Wam opowie. Także zapraszam z nami na ten filmik. Witam Was serdecznie. Po raz kolejny chciałbym Wam dzisiaj przedstawić mój nowy nabytek BMW R1250 GS Adventure. W takiej pięknej kolorystyce, którą sobie kiedyś wymarzyłem, kiedy go pierwszy raz zobaczyłem, to się zakochałem i w kolorystyce, i oczywiście w motocyklu. Nie jest to mój pierwszy motocykl BMW, pierwszy przedstawiony na poprzednim filmie, BMW R1200 RT, którym w tym roku podróżowałem wraz z małżonką, z pielgrzymką Iskrą Miłosierdzia do Grecji. No i zwiedziliśmy Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję, Albanię, Czarnogórę, Serbię, potem znowu Węgry, Słowację i do domu. 5000 km, 2 tygodnie, przepiękna wycieczka, przepiękna pielgrzymka. Ale skupmy się może trochę na tym motocyklu. Bardzo mi się spodobał z wielu względów. Po pierwsze, na motocyklu, którym jeździłem, RT-ku, nie zawsze można wjechać w takie miejsca, w które sobie wymarzyłem, i na takie podróże można jechać, o których też myślę. Moc tego motocykla 136 koni no, powoduje, że nie boi się żadnych obciążeń, czy to podróży z pasażerem, z bagażem. Po prostu nie czuję, że coś ma jeszcze ze sobą, coś wozi. Piękne sterowanie komputerem, wyświetlacz, GPS, no powoduje, że jazda tym motocyklem, pomimo że dopiero przejechałem około 4000 km, no jest komfortowa, jest super. Ten motocykl, bardziej jest to motocykl, który sprawdza się na offroadach, może mniejszy komfort dla pasażera, ale dla kierowcy zdecydowanie, powiem, lepiej się prowadzi, lepiej wchodzi w zakręty, lepiej się jeździ po offroadach. No i taki właśnie sobie wymarzyłem. Strasznie się z niego cieszę. Już się nie mogę doczekać następnej podróży. Widzę, że masz również bezkluczykowy dostęp. No rewelacja. Tak, od razu masz nawigację BMW, tak? To jest oryginalne. Tak, wszystko jest oryginalne. No pięknie. Wszystko już... O, tu z kluczykiem zabezpieczono. To jest ten głos. Gada. Zostaw, niech troszkę pochodzi, posłuchamy dźwięku. No widzę, że masz tutaj to zawieszenie też tak. Sterowane elektronicznie, tak, bo jest, to widzę. Tak jest. Można jeździć po drogach. Piękne, naprawdę piękne motocykl. No a tam w dalszym kadrze widzicie dalej Janusz ma RT-ka, którym zaraz też Wam pokażemy. Odpalimy, bo ostatnio nie był odpalony. No i to sławne zawieszenie BMW. Osłony. Jak ta szyba, Janusz, się sprawuje? To jest oryginalna szyba taka wysoka, czy to była akcesoryjna? To jest oryginalna, różne są modele z krótszą szybą, z dłuższą. No fajna jest ta regulacja, zawsze mi się to podobało w BMW. No, jakie to jest lepsza proste. Jest w RT-ku ze względu na to, że sterowanie jest elektroniczne. Aha, wolałbyś, tak? Ale powiem tak, ta szyba ustawiona już raz, sprawdza się, nie zmieniam, no jestem przyzwyczajony do tego i to mi nie przeszkadza. Bardziej nawet w upalne dni obniżenie powoduje, że jest większe chłodzenie. Wiem. Fajne masz te gmole tutaj, to też są oryginalne. Wszystko jest oryginalne, to jest wszystko oryginalne. Normalnie jak nówka wygląda. No bo to jest nowe, no kupione, jest nówka, no tak, nówka, wszystko oryginalnie jest zamontowane, tutaj nic nie było zmieniane. Mamy blok silnika, proszę. Dobra, wyłączmy go, żeby był lepszy dźwięk. No piękny motocykl. No i jak oceniasz ten wyświetlacz? Jestem bardzo ciekaw, bo ja jestem nim zachwycony. Super, ja bardzo uważam, że jest najbardziej czytelny z wszystkich wyświetlaczy. Bardzo czytelny, bardzo ładny zresztą. Wiem, bardzo fajny. Czytelny, praktyczny. Bardzo szybko można zmieniać ustawienia podczas jazdy nawet. Wiem. To jest bardzo fajne. Widziałem wiele innych w motocyklach oglądając, ale ten jest według mnie najlepszy. Tak, no oczywiście możliwość tempomat masz, tempomatu, tak, no ustawienie tempomatu. Rzadko, bardzo rzadko używam to chyba na jakichś autostradach. Masz tu grzane manety? Masz? Mam grzane manety. No rewela, tak. Rewelacja. No piękny. No i ten zbiornik. 30 litrów.
i można na nim zrobić 600 km. Wiem. I to jest właśnie na wyprawę super sprawa, najlepsze. Na wyprawę. Tak, tak. Ja tylko powiem, jadąc RTK-iem, który ma 28,5 litra, paląc 4,7, 4,6, zrobiłem też prawie 600 km. No ładnie. Inni musieli tankować 3 razy, a ja tylko raz, więc no, to jest... To jest bardzo praktyczne na dalekie podróże. No i te kufry masz, widzę, że kufry, to są też oryginały. Kufry oryginalne. No, na tym zależało mi, żeby właśnie te kufry były. O, jakie fajne, że jeszcze z torbami. Torby sobie już dokupiłem, żeby w tej torbie można było pakować wszystko, co się chce, tak i od razu wyjść gdzieś, niekoniecznie ściągając. Super, o, jakie one są duże, o kurcze. Duże. Ta jest duża torba i duży kufer. Duży kufer. Drugi jest troszkę mniejszy ze względu no, bo tam jest wydech. Na tłumik. Jadąc samemu można bardzo dużą torbę domontować, plus jakiś namiot, plus jakieś jeszcze inne wyposażenie. To jest wszystko mocne, bardzo mocne, trzyma się, no, na pewno. Można jechać. Oparcie dla pasażera, skromne, takie jest minimum. Aha, tu. Ono powoduje, jest. Że jest lepiej. No ale RTK-i mają tutaj pod tym kątem wygodniejsze siedzenia. Pierwsza myśl to była myśl wymiany motocykla, zamiany na GS-a, jednakże walory jakieś... Czyli sprzedać chciałeś go? Chciałem go sprzedać, to była taka pierwsza myśl, ale za namową żony zostawiłem motocykl, dlatego że żonie się jednak na nim bardzo wygodnie jeździ. No ma obniżoną tutaj nóżkę, można też to zrobić w GS-ie, ale siedzenie, które ma z oparciem, niżej troszeczkę się wsiada, niżej siedzi, lepiej się nogę przekłada, więc dla żony było to wiele wygodniej. No oparcie to jest super. To nie ukrywam, że pewne walory ma w stosunku do GS-a. Jak oceniasz ochronę przed wiatrem, bo to mnie bardzo interesuje, czyli ta szyba, te lusterka, tutaj cała ta czasza, czy ona lepiej chroni od na przykład tego nowego GS-a? Tak, lepiej, tak? RTK chroni lepiej przed wiatrem, to głównie przed deszczem, przez szybę, tak? Głównie przez szybę, przez tą całą zabudowę, która powoduje, że ten wiatr się rozbija się przed motocyklem. Nawet przy małym deszczu praktycznie nie jesteśmy zmoczeni, ponieważ przy prędkości, nie wiem, 70, 80, 90 na godzinę praktycznie na nas ten deszcz nie pada, tak? Jeszcze chwilę pochodzi, a piękne, te analogowe zegary, jak to ładnie robili kiedyś, nie? To jest też klasa, sama w sobie. Różnica polega też na tym, że jednak jeśli chodzi o wygodę podróżowania w grupie, to na GS-ie jest wygodnie. Lusterka, te w RTK-u są mniej wygodne, wydają się większe, ale kiedy siedzimy na motocyklu, siedzi pasażer, jesteśmy obudowani jeszcze bagażem. Nie, trochę zasłania. GS-ie, no z racji tego, że lusterka są wyżej, wygodniej jest tutaj obserwować drogę, co się dzieje za nami. Opływowy kształt tego motocykla sprawia, że on zawsze będzie palił troszeczkę mniej, pomimo bardzo podobnych silników, ale podróżuje się również wygodnie, tylko z tą uwagą, że on się nadaje głównie na asfalty. Jest po przeglądzie, po podróży do Grecji, więc jest w pełni sprawny, więc posiadam dwa w zależności od tego, który tak, nam się... Niedziela i święta GS-a! Powiem tak, kiedy będę jeździł sam, to na pewno GS, a kiedy z małżonką, to wybieram RTK-a, chyba że zdecydujemy się na tą podróż w przyszłym roku na GS-ie. Z racji tego, że bagaże jest łatwiej umieścić, łatwiej zamontować. GS-ie. Fajnie się to ściąga, pakuje się od góry. Nie ma tego niebezpieczeństwa, że nam coś odpadnie, że nam coś się złamie. No bo tam tylko są kufry, tak? Tutaj mamy kufry i mamy plastikowy cały stelaż, który no, przy dużym obciążeniu na tym kufru jednak istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia, pęknięcia. Natomiast tu jest wszystko stalowe, oryginalne, mocne. No to na pewno. To powoduje, że można tutaj bardzo dużo naładować. Namiot, nie namiot, jakieś dodatkowe rzeczy. Tak jest. A podróżując z grupą, decydując się na częściowo na jakiś nocleg w namiocie, no trzeba tego wyposażenia mieć bardzo dużo. Zakochaliśmy się w takim podróżowaniu i przyszły rok. To są plany już również pielgrzymkowe z Iskrą Miłosierdzia.
Chcemy jechać do Rzymu, taki jest plan. Świetnie. Będziemy podróżować do Rzymu, a potem wokół Rzymu będziemy nawiedzać miejsca święte, po czym powrót na własną rękę. Planujemy jezioro Garda zobaczyć, przejechać przez Passo di Stelvio, przez Gros Glocknera, no i do domu też około 2 tygodni taki wyjazd, też około 5000 km, może więcej nawet. No, czyli tutaj jeszcze powiedzmy widzą a propos tego ładowania, że nie trzeba tutaj w takich motocyklach na zimę wyciągać akumulatora, bo... Przy zakupie oryginalnej ładowarki lub też jakieś końcówki. Tu podłączasz. Podłączamy tylko. Super. I automatycznie się ładuje, doładowywuje, nie trzeba demontować. Fajnie, że nie trzeba nic wyciągać. Tak, to jest bardzo wygodne. Wkładamy wtyczkę i mamy obsłużony akumulator. Proszę, dynamik GS-a, elektronicznie sterowane zawieszenie. Masz bardzo ładne te felgi też, powiem Ci, te złote z tymi... No różne są opinie, na temat tego koloru. Niektórych fajne to razi, są. Niektórych nie, ale mnie się bardzo podobają. Mnie się bardzo podobają. Chociaż... Złośliwy twierdzą, że BMW to zerżnęło od Hondy Africa Twin. Patrząc na kolorystykę, nie wiem, ja nie wiem, czy pierwsza kolorystyka była w Hondzie, czy BMW. BMW. No jest zbliżona, Africa Twin, ta nowa 1000, to bardzo fajny też, ładny motocykl, ale nie jeździłem na nim, nie mogę porównać. W każdym razie ja jestem w tych bokserach, w tych zakochany. Różnica jeszcze tego motocykla jest taka, że on jest chłodzony cieczą. Na wszelkie wyjazdy w ciepłe kraje to jest lepiej. Przy motocyklu RTK-u to jest jeszcze olejak. Przy temperaturze ponad 40 stopni w Grecji już pokazywał mi już temperaturę, ale to wynikło z tego, że miałem dość niski poziom oleju, musiałem uzupełnić poziom oleju i wtedy wszystko zniknęło. Janusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję w takim razie za kolejny wywiad dla widzów. Pozdrawiamy widzów. Jak macie jakieś pytania na temat tych motocykli, zadawajcie w komentarzach. Także dziękuję. Będę odpowiadał. Albo Janusz tam coś napisze. Nie wiem, czy Ty, Janusz, masz kanał YouTube? Nie masz. Nie mam, ale jak mnie zapytasz, to Ci odpowiem. Jak będziecie mieć pytania do Janusza na temat właśnie tych maszyn, to pytajcie w komentarzach. Ja zapytam Janusza i będę Wam odpisywał. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo za uwagę.